Pierwsze już powstaje, a drugie właśnie zaczyna się budować. Mowa o centrach przesiadkowych w Zabrzu. To jedno z największych miast aglomeracji, które do tej pory takiego obiektu nie miało. Prace na ulicy Goethego trwają już od około pół roku. Teraz ten sam wykonawca rozpoczyna drugą inwestycję. Dla mieszkańców powstanie tam przede wszystkim zadaszony dworzec autobusowy, ale również budynek usługowy, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców. Do tego miejsca dojeżdżać będą autobusy komunikacji zbiorowej, ale również nowa linia minibusowa, która będzie obsługiwała osiedla mieszkaniowe położone na terenie dzielnicy Helenka. Choć z nazwy centrum przesiadkowe, to będzie bardziej dworzec autobusowy. Niezależnie od tego, zmiany były tu potrzebne i korzystający z autobusów mieszkańcy Rokitnicy w końcu powinni poczuć się jak w XXI wieku. Liczymy na to, że to centrum przesiadkowe nie tylko zostanie wybudowane, ale będzie faktycznie spełniało swoją funkcję, czyli Rokitniczanie, którzy pracują w Bytomiu, w Tarnowskich Górach, w Gliwicach, w Chorzowie, w Katowicach, będą mogli skorzystać nie tylko z miejsca, ale też z sensownej siatki połączeń, z dogodnej siatki połączeń. Tak, taka inicjatywa, taka inwestycja na pewno jest konieczna. Zanim jednak mieszkańcy zobaczą efekty, najpierw odczują utrudnienia. Zwłaszcza, że zmieni się tu cały układ drogowy. Dzisiaj pojawiły się tymczasowe przystanki. W pierwszej kolejności, zgodnie z harmonogramem, będą dokonywane roboty budowlane ziemne, a dokładniej przekładki sieci, czyli linie energetyczne, wodociągowe, kanalizacja, gaz. I to w pierwszym etapie będzie, ten etap to będzie około 2 miesięcy po przełożeniu tych sieci. Wykonawca przystąpi do fundamentowania budynku. Budowa ma potrwać do października 2023 roku. Koszt to 28 milionów złotych. Na obydwa centra przesiadkowe w centrum miasta i Rokitnicy Zabrze pozyskało 96 milionów złotych unijnego dofinansowania.